Dzień dobry. Przypuśćmy, nie? Dzień dobry. No, ładna pogoda już na świeżym, bardzo ładna. Na świeżym powietrzu ogółem jesteśmy i ogółem... bardzo dobry bokser. Pokazujesz to? Z Gwardii Białystok. I przyjechał dzisiaj. Ciebie pozdrawiam. Cholera jasna, jak to się mówi. I bardzo dziękuję, że odwiedziłeś mnie. Pozwalasz, żeby to było na moim kanale chyba, nie tak? Nie ma problemu. Kolegi. Ogółem też... Rozmawiamy. No, całe te. Całe te. Rozmawiamy zawsze. Lubisz mnie oglądać. Do takich ludzi mamy szacunek, pamiętaj o tym. Przynajmniej ja. Ludzi się szanuje. Ja szanuję, ludzi szanuję. Ja szanuję jego. Ciebie. A za co ty mnie szanujesz? Za twoją robotę. Dobra. A co ja takiego... Co ja takiego... Ale robisz ten kanał. Dobra. Teraz ja chcę powiedzieć. Poczekaj, kurwa! Czekaj! Czego się wpierdalasz? No daj powiedzieć. Ja nagrywam na swój kanał. No daj powiedzieć dla człowieka. Ale ja jestem... Ale po... Nie! 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 Tak! Tak! Zamknij się, daj. Właśnie, zamknij. Tadek powie, a potem ty. No dobra. Czekaj! Kurwa! Ja jestem dla jego jedną rzecz powiedzieć tylko. Ola, tatka, kupiłem piwo. Dla boksera. Oczywiście. Dziękuję. A ja kupiłem papierosy. Tadek. A ja jutro ci odkupię. Nie musisz. Nie trzeba. A co ty? Nie trzeba. Patrz. A ten człowiek właśnie ogółem jest zainteresowany kupnym moim samochodem. Powiedziałem 2000, on powiedział, nie ma problemu. Tadek, jak masz, twoje nazwisko można podać, tak? Tadek. Nie, nie podawaj nazwiska. Nie, to jest osoba znana. Co? Twoje nazwisko? Nie, nie podawaj. Jest, tak. Jesteś Tadeusz Kopczewski. Jesteś osobą znaną. Tak. Jesteś, walczyłeś bokserem. Tak, i to nie ma... Starskiego dobrze znasz. I też pozdrawiam Starskiego, cholera jasna. Alo. Daj już to mnie zostaw. Kurwa! Musimy wytłumaczyć dalej. Ale ty kurwa! Krzysiek! Musimy wytłumaczyć to mnie. Ja będę. Na moim kanale nie będzie reklam. Będą! Jak ustawisz, to będą. Nie będzie reklam. Dobra. To już nie będę. Ty ku! Ty! Ty! O tak? Może być? Krzysiu, a bilety to ja i tak będę kasował i tak. A nie! Kupisz ode mnie samochód, bo już kurwa samochodem jeździ. A ja będę samochodem jeździł. Czym? Moim. Ja kupię lepszy. No akurat. Krzysiek! Krzysiek! Akurat. Ale ty nie płacz, bo on kupi drugi. Lepszy. Lepszy. Nie! Jak on ten sprzeda, tak? To ja ci powiem, żaden nie będzie. O to, o kurwa. Już? Zaczynasz? A ty zaczynasz? Ja nie! Ja też nie! Wojtek! No. Jestem sobą. A ja też z tobą jestem. A co to powiesz, kurwa? Moim samochodem będziesz nazywał? To każdy tak, kurwa, że bekniesz jeszcze. To bekniesz? To tak. Ten, kurwa, mi straszysz, kurwa. Bekniesz, dupę, kurwa, się uratowałem, kurwa. Żyjesz jeszcze. A co do szpitalu powiedziałeś z dyrektorem, kurwa? Rozmawiałem. Pokazać? Nie chciałem. Tak, pokazać, kurwa. Nagrać? Pokaż. Nagrać? Pokazać? To pokaż. Kamerę, kurwa, pokaż, weźmę. Pokaż. No i nagram. Jak ludzie mówią na ciebie? Pierdol się ode mnie. No właśnie, ty odpierdol się. Bo żeby nie, to by zbiegły. Tadek, uspokój ich. Dobra, Krzysiu, cicho, spokojnie. Aż pies się patrzy. Nie, jak ono się nie popuszczę na gronie. Bo żeby nie, ja to nie dnu... O! No i kurwa, ty jesteś pierdolny wieśniak, kurwa. Właśnie, a ty kto? Ja jestem białogostaczany. O, białogostaczany, kurwa, z dupy tu ma... Wyłazi. A u ciebie, kurwa. Stara dzielnicy. Wiesz. Mieszkał na Waryńskiego, tak? Nie, na Bema. Na Bema. No. Angielski. Mieszkałem. Tam, gdzie rynek był. A ja z Mickiewicza pochodzę. To nie na Mickiewicze. Słucham? A ja z Mickiewicza pochodzę. A ja wiesz skąd? Antoniuk. Z Antoniuka? O kurwa, a ja też trefa. Mieszkałem. Ale gdzie ja mieszkałem? Mickiewicza zawsze się lało z Antoniukiem, kurwa. No. O kurwa, to zawsze oni nienawidzą się. Tak. Ale kurwa, walki kiedyś były. Wiesz co tam się działo? A co ty możesz wiedzieć, ty? O Jezus, kurwa. Stare domy rozbierałem. Ja mieszkałem tam. Kurwa, pod na oko. To dobry złodziei, już oni nie żyją i po prostu mam szacunek do tych ludzi. Po prostu my wchodziliśmy po sklep, całe te wszystko, po prostu trzy zakupy, całe te, oni kłaniali się, kurwa. Tobie? Dla nas się kłaniali.
nikt, kurwa, nas nie mógł dotykać, jak nie to, kurwa, robiliśmy, bo jeździliśmy, kurwa... Wojtek, ale z tego, bo ja teraz sobie przypominam na przykład takie rzeczy, jak ty na Bema grasowałeś, kurwa. O, słyszałem. Na rynku. O, tak było. No. Tam samo złodziejstwo było. Budki opierdalałem. A co, mieli? Musieli z czego żyć. Tam samo, kurwa... I czemu ty stale się śmiejesz? Złodziejstwa? No, no, bandystwa? I dobrze robiłem. Moją historię. Przepraszam bardzo, moją historię przypominasz. Słyszałeś. I co ludzie, dobrze wypowiadają. Kurwy i złodziejstwo, wiesz? Na mój temat. Wiesz? Te kurwy, złodziejstwo tak. I jakoś na ludzi wyszli, na przykład tak jak ja. Ja ci powiem jedną rzecz. Ja pochodzę z tej dzielnicy z Antoniuka. No, no i dobra, złodziejskie jakieś tam. I bandyckie. I jakoś ja w kryminale nie siedziałem ani raz. I nic mnie się nie stało w życiu. Wychowałem syna, córkę, wychowałem wnuczków. O, pozdrawiam. Czegoś się dożyłem. Twoją całą rodzinę. Bo przepraszam. Jakoś się wszystkiego dożyłem. Przepraszam bardzo. I nic mnie, kurwa, to nie przeszkadzało. Przepraszam, Tadek, bardzo. A pamiętasz tą knajpę? Bo ciebie ojciec, rodzina twoja, Tadek, mama. Przepraszam bardzo, pamiętasz tą knajpę Myśliwska? No jak nie. Kurwa, ja no tu Wimą mieszkałem. Całe te, twoja rodzina. Całe te, a Myśliwska, kurwa, wchodziliśmy, tam, kurwa, siedzieliśmy, super. Kurwa, piliśmy, kurwa, rządziliśmy. Tam, i kurwa, tam. Nikt, kurwa, nie przychodzi do nas. Bo się, kurwa, oni już. Byli ogółem obsrani. Berety, kurwa, kudasy. Byłeś gościem. Aaron, chodź. Ale mnie nigdy nie spotkałeś. Tu. Bo cię nie było jeszcze w tym czasie. Byłem. No. Ja razem w szkole się uczyliśmy. Pał się, no. No. Dobry. Mam szacunek do ludzi. Ludzi Jerzy bardzo... Ale my... Nie drzy się! A my kiedyś może w piłkę graliśmy na boisku tam. Mogliśmy grać, kurwa. Ja nie pamiętam, kurwa. Ja z takim, kurwa... Bo ty stary zgrać już jesteś. Ja nie zadawałem się z takimi ludźmi. Ale Wojtek... Takich ten... ludzi, wiesz co robiłem? O tak. Rozpierdalałeś, kurwa. A pamiętasz na stawach co było? Wojtek. Jak nie posuwało, kurwa, to do stawu, kurwa. Wypierdalaj, kurwa, nie będziesz tutaj, kurwa, tak było, rządził, gdzieś... kurwa. Oskarżyli gościa, ja ci mówiłem o tym. A, tak. Tak, no. Za co? Pierdolony. No. Weź tego psa na razie, bo ten z nim walczy. Co? Już czym? O, co się stało? Słyszałeś? No. A chyba nie słyszałeś? Ja nie rozumiem. Tadek. Wojtuś, przede wszystkim pamiętaj, że ja ciebie szanuję za to, spokój. Że ty jesteś prawdomówny, otwarty. A ja? A ja? A co o mnie mówisz? A Krzysztof... Nie wolno. Krzysiek mu. No dobra. A Krzysiek, ty jesteś dobrym człowiekiem, tylko czasami za bardzo... Unosisz się do ludzi. Do ludzi się. O, właśnie. O to mi chodzi. Ale dlaczego, tak, to jesteś w porządku. Ale dlaczego... Gdzie ja mam pytanie. Dlaczego no? Mnie ludzie nie szanują? Szanują cię, Krzysiek. Nie. Ludzie. Tak! Żebym ja cię nie szanował, to dzisiaj tu nie przyszedł. Ale przepraszam, bo inne. O właśnie. Inne. A ja ogółem cię zaprosiłem tutaj. Oprócz ciebie, dlaczego? Odpowiedz. No to słuchaj. Bo wie, jeszcze nie kończę pytania do ciebie. No bo... Bo ty jesteś wiele lat starszy ode mnie, wiele lat przeżyłeś. Nie? 6 lat tylko. I? Ja chcę, żeby ty mnie wytłumaczył jako, no jako więc... starszy... Jako starszy człowiek. Dobra, już ci mówię. Wiele lat już przeżyłeś, byłeś na wodzie, pod wodą i tak dalej. Tak. I dlaczego, zadaję tobie pytanie, dlaczego młodzież nie szanują osoby... Oni cię nienawidzą, tak samo jak mnie. Oni zazdroszczą. Nie szanują ludzi. Oni nie zazdroszczą, Wojtek, nie zazdroszczą, bo ty i tak jesteś znany człowiek, i tak jesteś znany. Przez kogo? Tak samo jak Krzysiek. Ale kto jego wypromował? Słuchaj. Kto jego wypromował? To mnie... Nie oceniać. Nie, to nie oceniać. Nie, powiedz, kto jego wypromował? Nie, a ja byłem znany no, wcześniej. No, kto jego pierwszy wypromował? Ja wcześniej byłem znany. Kto jego wypromował? Tylko w innym temacie. Ja myślę, no, ja z lasu. Człowiek z lasu, tak? Tak byłeś znany. Ja myślę, Wojtuś, że my zaczęliśmy później nagrywać razem. Ja myślę tak, że Krzysiek ci dużo pomógł. Tak, i tak, to samo ja mu pomagam. Oczywiście, to jest... Jak on nie ma o czym gadać. Ale ty nie znasz jego historii. Jak on przyszedł do mnie... Nie wchodzi historia. Nie, ale ja chcę powiedzieć. Ale, ale po chuj ty... Ale zawsze musisz... do duszenia,
miałem zaoszczędzone 4800 i kurwa, co było trzeba zapłacić, kurwa, woda, nie woda, kurwa, całe te wszystko, a kuchnia, pamiętasz, jak się obudziłeś? O jedną rzecz chodzi, cicho, bo ja zapomnę, nie? Dobra. Byłeś w szpitalu, Krzysiu, tak? Tak. Byłeś. Oni wymienili z Jackiem okno. A ty później ich chyba bruzgałeś za to, że oni ci dobrze... Bo my, no bez mojej zgody. Jak to bez twojej zgody, kurwa? A ty miałeś... Ja to, gadałem z tobą na ten temat. Nie! Tak! Nie! Tak! Nie wiesz, że oczy jak śledczesz. Miałeś zapalenie płuc. Jak kurwa w Hanuku. Kurwa! Kurwa, to w burdelu. Jeszcze w ogóle, ja muszę rozmowy nagrywać. Z koordynatorem rozmawiał, tak. Jak ty miałeś, żeby ci zrobili ten sąd. A ty nie chciałeś. Ja nie chciałem. No, nie, nie. Co nie chciałeś? Ja nie chciałem. Kurwa, ja masz teraz ciepło w domu? Ja z dyrektorem rozmawiałem, tak, tak. Z lekarzem, ale cały tej i przez telefon, on płakał, on powiedział, że nie chce żyć. A ja przez parę minut tak go przekonałem, a oni później, ale ty masz kurwa dobre słownictwo, kurwa całe, możesz kurwa wszystko po prostu zrobić, kurwa. Załatwić. No załatwić, kurwa. Potrafisz. Urzowałem no tak, użycie. Ty potrafisz. Ty uratowałeś. A co ja kurwa, nie pomogłem mu? Pomogłeś, pomagasz. Pomagam cały a czas. A ja mi nie pomagam. A ja tobie nie muszę pomagać. Ja cię jako... Jacek Placek, który cię uwielbiam. A jestem zajebistym gościem. Nie musisz. Ale ogólnie jestem zajebistym gościem. Ja do nikogo nic kurwa nie mam. Niech każdy se przyjdzie kurwa i tu nagrywa co chce. Jebać komunę. Dzwonił do mnie wczoraj, właśnie teraz po oglądaniu twoim filmie. Zadzwonił do mnie Paweł z Krzyszyna. Ten do mnie taki był. Dlaczego kurwa nie możesz się do ciebie zadzwonić? Bo ja ci skasowałem wszystko. Wiesz o tym? Dlatego mu wytłumaczyłem. Nie, nie potrzebuję. Ale poczekaj, daj mi wytłumaczyć. Dlatego powiedziałem, że ja nie mam nic z tym wspólnego. Wojtek umie sam to robić i sam to zrobił, tak? No właśnie, wszystko ustawiam ja. Dostałeś nowy telefon, kurwa, kupiłeś i to... A co? Ja nie mam nic z tym wspólnego. Ludzie, odpierdolcie się ode mnie, kurwa. Robisz co chcesz. Tak? Bo mi stać. Ja najwięcej świn trzymałem. Ale ja nie blokowałem swojego numeru, żadnego nikomu! Paweł... Krzyszyna, po prostu dla mnie nic nie dałeś. Ty chciałeś mnie w jakiś sposób z tym organo, chcieliście kurwa po prostu zniszczyć mnie, a nie udało się. A byłeś ostatnio kurwa w Warszawie, kurwa tam... U Pawełka i jego brata, całe te, co nagrywać z nimi, kurwa, mnie interesuje takie życie, ja mam swoje życie i odpierdol się ode mnie i już. Ale nie obrażaj, nie wolno obrażać, ja mam taką zasadę, nie obrażać nikogo, nie obrażać. A jak oni, kurwa, na mnie się wypowiadają? Ja nie wiem, ja tego nie oglądam. Cicho. Wojtuś. Ja Wojtek, a nie Wojtuś. A Wojtuś to wie. Ja do przedszkola nie chodzę. Ja z tego co ja oglądam, ja wiem, że każdy ciebie szanuje. Rozumiesz? Bardzo dużo osób, co? Bardzo ciebie szanują. Dużo osób. I wy nie powinniście się między sobą drzeć, kłócić. O właśnie, bo ludzie, oni, ja ci powiem, przepraszam bardzo. Oni do tego dążą, oni się cieszą. Całe to wszystko, że po prostu jakaś awantura jest, kłótnia, kurwa, całe tak. Zobaczcie, kurwa, co się dzieje, kurwa. Bo tak to jest. I znów Kononowi się kłóci z Wojtkiem. No i takie, o, kurwa, ten. I idzie na internet, Straż Miejska przyjeżdża. I tyle, pozdrów widzów. Policja, pogotowie, na mnie, kurwa. No,